witam Was serdecznie w kolejnym vlogmasku na moim kanale. Dzisiejszy vlogmasek to jest vlogmasek bardzo wyjątkowy, ponieważ mamy dzisiaj Mikołajki, czyli święto, w którym wszyscy się cieszą i czekają na coś specjalnego. Myślę, że specjalne też będą kalendarze, więc lecimy z tym, ale zanim przyjdziemy, to mamy do otworzenia jedną paczuszkę. Jest to paczuszka od Wicki, więc lecimy. Ogólnie, jako że są Mikołajki, to stwierdziłam, że takie zwykłe otwieranie kalendarzy i trening to nie jest to. Więc będziecie mieli tutorial na coś, ale na co to dowiecie się w późniejszej części filmu. A my teraz lecimy właśnie z otwieraniem tej paczuszki. Cześć, Kacheta Szelbik, postanowiłam Ci wysłać kilka rzeczy zrobionych przeze mnie na szydełku. Nie jest to piękne, ale się starałam. Pozdrawiam, Kacheta Karolina. Wpadajcie do niej na Instagramka, bo tam się właśnie z nią także kontaktowałam. Więc Kacheta Karolina, tak, Kacheta Karolina, zapraszamy i lecimy, lecimy. Pierwsza rzecz, do której był właśnie przyczepiony ten liścik. Lecimy, zobaczymy, co tu mamy. I mamy tu takie kordeo różowo-bielutkie z tej mięciutkiej włóczki. Dobrze, a więc lecimy dalej, zobaczymy. Dobra, druga rzecz, tu już się sama koperta otworzyła. I mamy tu kantarek taki z podszyciem, ale jak to robiłaś na szydełku, to naprawdę podziwiam. Wiecie co? Mam dzisiaj dobry humor, mamy także Mikołajki, więc od razu będę wszystko przymierzać. Macie ode mnie taki prezencik, że zobaczycie, jak to wszystko na konikach na spokojnie wygląda. W ogóle ten kantar na Halloweenie to jest jakieś cudo. Ale ogólnie ostatnio się bardzo polubiłam z Calvinkiem, więc no, pewnie się nie dziwicie, że dostał on dożywocie. Więc można się do niego przywiązywać, można... albo pasuje do chrapek. Można się do niego przywiązywać, bo zostanie ze mną do samego końcuszka. Tak samo jak Sztorm i, Calviś. Tak się oto prezentuje ten kantarek na kilenku, więc spokojnie od razu razem z tym kordeo to będzie wyglądało o tak. O tak, moi drodzy, przepięknie. Dobrze, lecimy dalej. Dobrze, trzecia rzecz, jaką mamy w tej paczuszce, także różowa do kompletu, to taki uwiązik, taki różowiutki. O, piękniutki. Dobrze, ja bardzo dziękuję za paczuszkę. Cała kolorystyka sprzętu jest w ogóle mega, mega śliczniutka. Taki róż, ale taki... Można tak powiedzieć... Wiem, że kolory nie mają smaków, ale taki kwaśny róż. Taki... tak właśnie wygląda. Dobrze, następny kalendarz to kalendarz od Wicki i szukamy szósteczki. O, nie było jakoś trudno. Co my tu usłyszymy? Na razie nic. Nic takiego specjalnego, więc lecimy. Otwieramy, otwieramy. Moi drodzy, mamy tu iryski, jak zwykle. Dobra, odłożę tą kopertkę na bok i kochaj siebie taką, jaką jesteś. Mamy tutaj piękną karteczkę, jakby ignorując moje paznokcie. Mamy tutaj dwa iryski, więc spoko. I mamy tu kawałeczek filcu, więc spoko, spoko. Do nauszników jest to taki lepszy filc, w sensie nie jest on taki papierowy, sztywny, więc myślę, że na uszka spokojnie będzie do jakichś nauszników. A ja ostatnio mam fazę na brązowe bazy do nauszników, więc na pewno się przyda i dziękuję bardzo. Następny kalendarz. Następny kalendarz mamy od Kaweczki, więc lecimy, lecimy, moi drodzy. Mamy tutaj szósteczkę i zobaczymy, zobaczymy, co tu będzie, bo kalendarze od Kawki są słodyczowe. I co my tu mamy? O! O dziwo, to chyba nie będzie słodycz. Tak, jest to słodyczek, aczkolwiek jeszcze... Nie, wszystko już wywaliliśmy. Mamy tutaj taką klamerkę Hobby Horse, więc myślę, że jak będę miała kiedyś może sznurek ze zdjęciami, to będę po prostu te
zdjęcia na takich klamerkach przywieszać, więc bardzo, bardzo fajnie i lecimy dalej. Następny kalendarz mamy od Amisa i szukamy szósteczki. Gdzie my mamy szósteczkę? Tutaj mamy. Coś ta okienka teraz takie oddalone ode mnie. I zobaczymy, na Mikołajki mamy... Na Mikołajki mamy takiego czekoladowego bałwanka, więc bardzo, bardzo dziękuję, pyszotki. I lecimy dalej. Kalendarz taki cały czekoladkowy i tu mamy szósteczkę dzisiaj akurat tak blisko. I mamy tu takiego cukiereczka, więc go od razu zjem. Następnie tutaj mamy kalendarz od Wicki, więc sobie tak tylko wyciągnę to okienko, bo jest on trochę zmasakrowany. Bo te pudełka z Action trochę się nie trzymają. Więc lecimy otwierać. Zobaczymy, co tu będzie. Co tu będzie, moi drodzy. Wow, chwilę. Mamy chyba taką zabaweczkę do boksu. Przywieszę sobie tak samo. Jak widzicie tutaj, nie okłamałam was. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. Nie widzicie. Nie okłamałam was, tutaj pod sztormikiem wisi ta lizawka z masy solnej, więc spokojnie tych wszystkich rzeczy jak najbardziej używam i sobie właśnie też gdzieś tutaj przywieszę tak samo zdjęcie od Amisa, też tutaj już wisi, więc bardzo, bardzo spoko. Lecimy dalej i mamy tutaj ślinianeczki czerwone, takie one nawiązujące do klimatu świąt, więc myślę, że spoko. I lecimy dalej. Jestem ciekawa na szóstkę, jakie będzie zdjęcie. Obstawiam, że może coś świątecznego, aczkolwiek nie wiem. Otwieramy, moi drodzy. Dobra, wiem, co to za fotka i szczerze... No, to jest jedna z lepszych fotek, jakie podesłałam, bo to jest fotka naszego pięknego sztormika w takiej oprawie, ale ono jest bardzo, bardzo, bardzo ładnie ogarnięte, więc super, myślę, że ma duży potencjał później w podliczaniu, w moim podsumowaniu. Zobaczymy, co będzie w tym kalendarzu, który potrafi zaskoczyć, bo ostatnio nas zaskoczył wytokiem od Toriki, więc zobaczymy. 10, 11. Moi drodzy, mamy szósteczkę, a więc zamykamy i otwieramy szósteczkę. Tak pełno tu jakoś dzisiaj. Mamy tu, moi drodzy, dajcie mi chwilę, mamy tutaj taką maseczkę na twarz, kokosowo-bananową, więc myślę, że spoczko i ten kalendarz definitywnie wygrywa. Kinder Country, moi drodzy, I love po prostu, to jest jeden z lepszych słodyczy Kindera, zaraz po Kinder Kartsach i no to jest właśnie top 2, no to Kinder Kartsy i właśnie to. Dobrze, a więc przechodzimy do trzech najlepszych kalendarzy. Miejsce trzecie, kalendarz od Charms by Twister. I tak wam tylko wspomnę, że jestem ambasadorką właśnie Twisterci i na moich szczytowych miejscach często pojawiają się właśnie kalendarze od Twisterci. Więc cieszę się, że mam z nim współpracę i serdecznie wam polecam, bo czarnsiki są naprawdę super, ceny też są naprawdę mega, a plus jeszcze mój kod, macie oczywiście mój kod rabatowy Shelby10, który daje wam 10% zniżki, więc myślę, że to mega, mega spoko. Szósteczkę mam zakopaną, więc super normalnie. Dobrze, a więc mamy tutaj szósteczkę. I co my tu mamy na szóstkę? Mamy mandarynkę, moi drodzy. To teraz będę miała matching, zrobię kiedyś sesję dwóch pomarańczowych uwiązów razem z tymi mandarynkami i z pomarańczowymi kantarkami, więc super, super, superansko.
Myślę, że bardzo, bardzo fajnie jest na szósteczkę. I lecimy na drugim miejscu. Mamy kalendarz od... I lecimy na drugim miejscu. Mamy kalendarz od Matiego. Kalendarz od Matiego mnie zawsze zaskakuje. Więc jestem ciekawa, co tym razem uda... co tym razem będzie w okienku. O, szybko poszło. Szybciutko poszło i lecimy, lecimy. Coś tu czuję, że dzisiaj może być coś grubego. Tak ludzie, tak myślę, coś myślę, że będzie fajnie. I mamy tu taki oto kantarek, taki półczerwony, półbutelkowa zieleń, więc zaraz sobie przymierzymy na jakiegoś konika. I mamy tutaj właśnie ten kantarek już na sztormiku, prezentuje się on moim zdaniem mega, mega, mega słodziutko. Jest też super wykonany, jak przystało na rzeczy w kalendarzu od Matiego, więc bardzo, bardzo dziękuję. I lecimy do kalendarza numer 1, czyli kalendarza od Amber Sadlery. Aha, dobra, jeszcze w kalendarzu od Matiego mieliśmy taką czapeczkę Mikołaja. I już widzę, że jest ona chudziutka jak uszko Kalwinka, więc Kalwinku, jesteś dzisiaj świętym Mikołajem. Mieliśmy też, także takiego lizaczka, takiego cukiereczka i dwie naklejki, z czego ten jamniczek mi się mega, mega podoba, jest mega, mega sweet. Więc dziękuję bardzo. I mamy tu karteczkę, dzień 6 odliczenia do świąt, ten czarn świeci w ciemności. Aha, dobra, mamy tu jeszcze taką... O, kuleczkę, moi drodzy. Wiem, bo sama także tą kuleczkę mam i ona jest mega, mega. Ja ją naprawdę ubóstwiam. Tak by the way, pierwszej nocy jak ona mi świeciła, to ja myślałam, że nie wiem, oblałam sobie konia czymś radioaktywnym, bo tak mi to świeciło w nocy. No i najlepszy kalendarzyk od Amber Sadlery. Bardzo, bardzo polecam właśnie Amberkę, bo po pierwsze super osoba, po drugie no super sprzęcior, bo tak jak widziałam na zdjęciach, to jest super, ale zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. Dobrze, ludziska, mamy szósteczkę. Szósteczka tak się prezentuje, jest ona w takiego reniferka ala. Właśnie to mi się mega podoba w kalendarzach od Amber, że on są takie pełne detalów nawet w tych najmniejszych rzeczach. Więc lecimy z otwierankiem, jestem ciekawa co to będzie. W sensie mam 50% szans, że zgadłam co to będzie. Moi drodzy, tak, mamy tutaj ogłowie, takie o piękne, jest to Hakamore Flowers z czanami z drukarki 3D, ale jaki to jest piękny brąz, o matko, ej dobra, tego się nie spodziewałam, ale tak na pierwszy rzut oka on wygląda tak mega solidnie, tak wiecie, tak tak, po prostu takie ogłowie bomboodporne, ale jest bardzo fajnie wykonane, już się tylko przyglądam. No, wszystko jakby tu jest równiutko zszyte, tak samo na czółeczek też jest super. I co jest mega plus, zobaczcie jak te tasiemki są zakończone, że po prostu to nie wystaje wszystko. Mamy też dużą, równą regulację, dziurki wszędzie, więc ej, szczerze. Jedno z lepszych ogłowie, jakie mam. Szczerze, będzie bardzo często użytkowane, więc zakładam teraz od razu na jakiegoś konika i zobaczymy, jak się prezentuje. Ludzie. O, i od razu co poczułam, to to, że bardzo, bardzo wygodnie się reguluje.
Dobrze, mamy tu kileniocha i zobaczymy, czy na niego będzie to ogłowie pasować, aczkolwiek raczej nie. Chociaż w nachrapniku, dobra, w nachrapniku pasuje, to już część sukcesu. O matko mordy, jak on pięknie w nim wygląda. Niech jeszcze ich to pod gardle pasuje. O matko. Moi drodzy, no jakby bez komentarza, ale naprawdę to ogłowie jest tak śliczne, że szczerze, ja od teraz będę kupowała u Ambar, a nie u Toriki, bo są naprawdę, jakość jest mega podobna. Torika ma trochę miększą skórę, ale to też zależy od kogo, bo na pewno sprzęt od Ambar będzie bardziej trwały, bo od Toriki jest taki delikatny, tu już zależy po prostu kto co woli, ale szczerze, nie, ja mam nowe marzenia, no ludzie. Ja będę chciała teraz sobie kupować właśnie sprzęt od Ambarki. Ja się boję, co będzie w 24 okienku, ale ogólnie, tak jak już Wam wspominałam, ogłowie jest super wykonane. Szczególnie podobają mi się detale takie jak szlufki, anatomiczne właśnie potylica i wszystko to, co sprawia, że to ogłowie jest po prostu takie detaliczne, ale jednocześnie bardzo podoba mi się to, że nie rozciąga się jak niektóre typy skóry. Jest ono takie twarde, bardzo ładnie się układa na koniu, ale jednocześnie nie jest takim leżącym płaktem po prostu, więc mogę Wam z całego serduszka polecić i też nie widzę żadnych, ale to żadnych problemów ze strzępieniem się skóry, co jest bardzo uciążliwe, bo mam ogłowie od Soli, mam ogłowie od Toriki, w nich jest taki problem, że po prostu krawędzie skóry, gdzie nie są podwinięte, to po prostu się strzępią i z tym jest problem, bo to trzeba regularnie podcinać, dbać o to, uważać i mają one podatność na rozciąganie się i zrywanie, a tutaj tego w ogóle nie widzę, więc jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczona. Kilę się w nim także pięknie prezentuje. To jest właśnie moje zboczenie, że ja uwielbiam konie brązowe i czarne w brązowym sprzęcie, bo nie wiem, nie pytajcie się mnie, ale jednocześnie jest to taki bardzo ładny brąz, myślę, że pasujący do praktycznie wszystkich maści. Może jedynie z szarym się trochę gryźć, aczkolwiek nie wiem, zaraz zobaczymy, ale nie jest to taki musztardowy brązowy, tylko jest to taki faktycznie taki ładny brąz, taka czekoladka, więc wydaje mi się, że na mega, mega, mega plus. Jeszcze zobaczę, jak będzie się prezentowało na innych koniach. Słuchajcie, moi drodzy, jestem tak zaskoczona, ponieważ z ogółem Toriki miałam taki problem, że ono pasowało tylko w sumie trochę na Aroa, w sumie na Calvina i Storma, a już po prostu Kilen się w nie totalnie nie mieścił, a Storm, zarówno Storm jak i Kilen zmieścili się w ogłowie od Ambar Sadlery, gdzie jeszcze tutaj mamy jedną dziureczkę. A nie, tu już nie mamy żadnej, ale tu mamy jeszcze jedną, więc ja jestem bardzo, bardzo zaskoczona. Jeszcze raz mega Wam polecam. Wyjątkowo teraz Wam wrzucę właśnie linka na samej górze właśnie do konta od Ambar, żebyście brali po prostu, bo to jest cud. To jest jakby inny wymiar robienia sprzętu. To jest taki piękny, estetyczny, ładny, skórzany sprzęt, więc wpadajcie, bo świetna, świetna robota, naprawdę, super, super. I żeby nie było, ja nie mam z nią żadnej współpracy, ja po prostu jestem tak zaskoczona tym, jak te ogłowia są wykonane, biorąc poprawkę na to, że mam dwa ogłowia od Toriki, więc no naprawdę, możecie mi wierzyć, to nie zdziwicie się. Warto się tu też przyjrzeć tym czankom Hakamore, bo nie są one takie najtańsze, są naprawdę bardzo, bardzo spoko, jak widać i czuć zresztą w prawdziwym życiu, że po prostu one są mocno zrobione, nie mają żadnych jakichś takich ubytków, odlewek, czegoś takiego, więc myślę, że tu też możecie liczyć na spoko jakość, naprawdę. Nie wiem, jak w praktyce będziemy testować na pewno, ale jeszcze pokażę Wam, jak wygląda to ogłowie bez nachrapnika. Tak się ono prezentuje z wędzidłem i bez tego nachrapnika i bez tej czanki, więc wydaje mi się, że naprawdę jak kupicie sobie Hakamore, to macie przynajmniej dwa typy ogłowia w jednym, więc to jest na duży plus
I jeszcze co zauważyłam, tak zmieniając i wymieniając te wszystkie elementy, to to, jak fajnie jest wykonany na czółek, że on naprawdę nie ma problemu ze zjeżdżaniem, tak jak często mi na czółki zjeżdżają po tych paskach wszystkich i później muszę je naprawiać, to tutaj przeniosłam sobie kilka razy i nie ma problemu ze zjeżdżaniem, więc mega, mega na plus i przechodzimy już do podsumowania. Okej, a więc przechodząc do podsumowania, dzisiejsze okienko to było po prostu cudowne, na pewno na pierwszym miejscu jest to o głowie, myślę, że się nie zdziwicie, bo jest naprawdę tak piękne, że po prostu kocham, kocham, kocham. Na drugim miejscu na pewno będzie kantarek od Matiego, bo jest super, pasuje na koniki, więc mega, mega spoko. I z trzecim miejscem to się tak spierałam, tak się przekomarzałam i myślę, że umieszczę tu tego Charmsa mandarynki razem z tym zdjęciem sztormika i razem z tą lizaweczką, z tą taką zabaweczką, bo wydaje mi się, że jest ona po prostu mega fajnie zrobiona, jakby naprawdę. To jest trochę inny kolor niż na kamerze, to jest taki bardziej czekoladkowy, ale mam tu żółte światło, więc tego zbytnio nie widać, ale jest to mega, mega ładniutkie, więc spoko. W ogóle lecimy sobie szybki naklejka tour. Mamy tutaj nasze cyberżaby piękne, kochane. I tutaj tak się to prezentuje, mamy koniki, więcej cyberżab, dresaż, piękne. W ogóle ten koń jest taki słodki, że nie mogę. Tutaj mamy, tu koniki, o, tu konika, tu. Później jeszcze tutaj, tu na razie nic nie mam, ale jeszcze tutaj mam takie dwie. Tutaj mam wizytówki od Caro Pirates. I to w sumie tyle, więc tak się to prezentuje na chwilę obecną i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zapełnić całą tą tablicę, ale zobaczymy, muszę sobie jeszcze je podoklejać, bo niektóre się odklejają, ale tak to spoko. No a teraz przechodzimy już do tego tajemniczego tutorialu. Ogólnie będzie to tutorial na halterek, bo dużo osób prosiło. Ja już kiedyś nagrywałam tutorial na halter, ale nie wszystko się w nim zgadza. Teoretycznie da się z niego zrobić halter, który będzie się spoko trzymał. Aczkolwiek teraz mam trochę zmienioną technikę, więc Wam pokażę. Na początek rozkładacie sobie dwa paseczki takiej samej długości. Ja mam tutaj sznurek bawełniany, ale może to być też sznurek satynowy, grubsza włóczka i tak dalej, jakieś inne rzeczy. I ja to rozkładam mniej więcej na rozpiętość jednej ręki i pół, można tak powiedzieć. Teraz łączę ze sobą wszystkie cztery końcówki i odmierzam środek obu tych paseczków. Jedną tą petelkę wyciągam tak bardziej do góry, o, i tutaj sobie chwytam w taki sposób i robię po prostu pętelkę, robię sobie po prostu pętelkę przez to, już Wam to pokazuję, no po prostu te dwa paseczki w sumie nic nie zmieniają, a te zawiązuję w pętelkę. Mocno to musi być ściśnięte, żeby to się nie rozwaliło. I tu mamy pętelkę właśnie na uwiąz. Teraz potrzebujecie waszego konika. Ja sobie zazwyczaj po prostu siadam, o tak, łapię konia między kolana. Długość tego paska na rozpiętość ręki to jest takie A4, więc polecam ogólnie zaopatrzyć się w trochę większy pasek, ale przykładamy sobie tą pętelkę przy ssance i przykładamy te sznurki po drugiej stronie, tak żebyśmy mieli to w taki sposób. Po prostu one się tutaj przeplatają na górze. Teraz trudny element, ja Wam tu muszę pokazać trochę bliżej. Trudny element, bierzemy ten pasek. Ja przekładam sobie zawsze palec tak pod nim i po prostu palec do siebie. Wtedy tworzy mi się taka pętelka, jeszcze raz Wam to pokażę. Po prostu jest pasek, ja robię cyk, cyk. I wtedy mam tu taką pętelkę, przykładam, zostawiam ją w miejscu, gdzie będę miała po prostu wyjście do paska policzkowego i przekładam przez tą pętelkę
resztę sznurka i zaciskam. Nie musi to być jakoś mocno zaciśnięte, bo tu będzie jeden punkt naszej regulacji i teraz można sobie to na spokojnie powiększać, pomniejszać. Widzicie, na takiej zasadzie to działa. Cyk, 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 cyk. Więc super. Ten pasek przekładam sobie przez uszy i lecę z drugim. Drugi robię dokładnie taką samą metodą, czyli palec, przekładam, pętelka, cyk i gotowe. Oto się to prezentuje, te dwa paski sobie właśnie przekładam przez potylicę konia. I lecimy teraz z paskiem, który będzie na sankach. Odmierzam sobie mniej więcej tyle, żeby w środku ganaszy mieć węzełek. I przekładam oba te sznureczki przez siebie, tworząc taką ciasną pętelkę w tym zaznaczonym miejscu. Ściskam ją też dość mocno, żeby wszystko było solidne. I teraz po prostu układam prostym paskiem. Jedna końcówka idzie do tego boku, druga do tego. I teraz złączam sobie... Tutaj właśnie trzeba sobie wyczuć, bo nie może to być pętelka przy uchu. Ja zawsze robię tak, że mniej więcej na wysokości oka i mniej więcej takie krótsze, ale jakby tu dłuższe. Że tu dłuższe, a tu krótsze, niż tu dłuższe, a tu krótsze. Bo wtedy powstaje taki kwadrat, można powiedzieć, a ja wolę takie w połowie oka po prostu tu i tutaj na wysokości ucha i powinno być dobrze. I teraz Wam pokażę, robimy sobie tutaj także węzełek. Teraz ściągamy to wszystko z konia i przykładam sobie te dwa punkty do siebie, przy nachrapniku one są. I patrzę, w którym miejscu mam tutaj właśnie od tego paska policzkowego. Zaznaczam sobie to chytając po prostu. I teraz puszczam halter i od paska, który jest przy sankach, lecę w dół i patrzę, w którym miejscu jest na tej drugiej części także koniec tego paska przy sankach. I teraz łączę po prostu te dwa miejsca ze sobą w jedną pętelkę. Tak się to prezentuje i teraz po prostu mam to idealnie równiutkie z obu stron. Jak widzicie, tutaj właśnie jest nachrapnik, tutaj jest pyszczek, a tutaj jest potylica. I teraz jak ja zakończam tą potylicę? Patrzę, w której z tych części jest najkrótszy paseczek i z wszystkich tych czterech paseczków najkrótszy jest ten, więc ta część automatycznie staje się moją częścią z pętelką, czyli na samym końcuszku tej pętelki robię właśnie węzełek. Musi on być bardzo, bardzo mocny, żeby po prostu się nie rozwalił podczas zaplatania i żeby po prostu halter nie spadł z konia. Plus przycinam właśnie, ja akurat przycinam bardzo krótko, więc to jest bardzo ważne, żeby ten węzełek był dobrze zrobiony, żeby pętelka po prostu się nie rozwaliła. Teraz lecę na drugą stronę i drugą stronę także w najdłuższym możliwym odcinku. Jeżeli macie tragicznie krótki ten paseczek, taki, to po prostu ucinacie go tutaj i robicie z jednego sznurka taką właśnie potylicę, ale ja mam tu na tyle długie te paseczki, że myślę, że na spokojnie na takie A4 wejdą, jak zrobię pętelkę trochę dalej. Tak się to prezentuje, po zaciśnięciu także ścinam na krótko. I bardzo nie lubię nieestetycznych końcówek w halterach, więc ja to jeszcze zabezpieczam oczywiście klejem, tak się to prezentuje. Już Wam pokazuję, jakim, co, jak.
Mamy taki tutaj o Clay's Action. Niestety on bynajmniej u mnie ma taką właściwość, że po jakimś czasie ta dziurka się po prostu zatyka i już żadna szpilka ani nic na nią nie działa, więc wylewam sobie odrobinę, jakąś kartkę albo po prostu w moim przypadku na stół. Biorę końcówkę i lekko maczam ją w kleju. Teraz wycieram sobie właśnie o tą kartkę, żeby to trochę spłaszczyć. Przytrzymuję palcami i wsmarowuję po prostu ten klej we włoski, żeby po prostu nie zakleić tego, tylko to ze sobą skleić, żeby te włoski same do siebie przylegały. I tak się to wtedy prezentuje, moi drodzy. To jest patent, też dobra porada, jeżeli ktoś robi halterki, to po prostu wtedy to tak wygląda i jest to estetycznie zakończone niż na przykład właśnie to. Możecie sobie porównać, tutaj Wam dam. O! Tak się to prezentuje. Tą drugą końcóweczkę robię identycznie, czyli ciapkam, czyli wsmarowuję, później znowu ten uklepuję to wszystko do kształtu i po prostu sama się to super świetnie siebie trzymie. No i tak się to także prezentuje, więc mam nadzieję, że taki tutorial Wam się przydał, ponieważ umiejętność robienia halterów to jest coś ważnego, bo haltery może zrobić prawie każdy, a jak się fajnie przyłożycie, no to po prostu te halterki są spoko. To jest halterek A4, będzie on najprawdopodobniej na sprzedaż, ponieważ ma uniwersalną budowę, ma tu także tą regulację, zaraz Wam pokażę, jak ona działa, ale po prostu nie pasuje na Sztorma. I nie potrzebuję więcej halterów, bo od Was też podostawałam ich trochę, więc ten będzie najprawdopodobniej gdzieś na sprzedaż. Już Wam pokazuję, czyli po prostu ciągniecie, załóżmy tutaj, tutaj i się powiększa ten nachrapnik, a jak pociągniecie z powrotem, cyk, pyk, no to jest mniejszy. No, myślę, że na logikę spokojnie można te halterki wziąć, bo są naprawdę, naprawdę spoczko. Dużo osób mnie właśnie prosiło o taki, po pierwsze o jakikolwiek tutorial, po drugie o tutorial właśnie na halter, bo jest to jeden z takich podstawowych tutoriali, których jeszcze nie odświeżałam na swoim kanale, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeszcze raz przypominam Wam o tym, że jestem ambasadorką Charms by Twister, czyli nie tak, że po prostu nagrałam sobie jeden vlog i już nie jestem. Pamiętajcie o moim kodzie Shelby10, myślę, że jest to dobra opcja na święta, ponieważ są fajne charmsy tematyczne, każdy znajdzie coś dla siebie, są ładne, fajne, realistyczne, więc jak najbardziej na plus. Wpadajcie do niej, macie jej konto podlinkowane oczywiście w opisie, jest to konto na Instagramie, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego vloga, mam nadzieję, że Wam się podobał i widzimy się już jutro w vlogu 7. Mam nadzieję, że w piątek uda mi się nagrać coś z terenu, ponieważ kończę wtedy wcześniej lekcję i może uda się jakiś taki właśnie trening zrobić. Fajnie by było, bo mamy teraz fajną scenerię. No, a więc ja się z Wami żegnam. Buziaczki i pa, pa!